Mam na imię Rafał, prowadzę tutaj w tym Centrum Sztuk Walki zajęcia z Aikido oraz zajęcia rekreacji tanecznej, głównie jest to salsa bachata. Mam na imię Piotr, prowadzę zajęcia Aikido, to jest moja główna profesja, zajęcia z dziećmi tutaj u nas w sekcji. Jestem współzałożycielem Centrum Sztuk Walki. Mam na imię Klaudia, jestem pomocnikiem tutaj w naszym dojo. Prowadzę zajęcia Aikido z dziećmi. W tym momencie mamy kilka w zasadzie zajęć do wyboru i dla różnych grup wiekowych, więc tak, zajęcia dla dzieci od 5 roku życia do 14. W wieku 14 lat już kwalifikujemy często wcześniej, 13 już dla zajęcia dla młodzieży i dorosłych, dlatego że teraz ta młodzież jest bardzo różnie rozwinięta, tak samo z dziećmi. Niektóre dzieci są bardzo, bardzo małe, nawet w wieku 9 lat, a niektóre 5-latki no, są większe od 11-latków. I mamy zajęcia tak, Aikido, to jest nasza bazowa działalność. Tutaj mamy bardzo dużo grup i one są różnicowane również ze względu na umiejętności, czyli dzielimy nas z zaawansowanych, niezaawansowanych. Również raz w tygodniu prowadzimy zajęcia z sensu stricte tylko dla grupy pokazowej, gdzie sobie ćwiczymy pewne układy. Poza tym mamy Jaido, czyli sztukę dobywania miecza. Tutaj akurat prowadzi osoba, która ma drugi stopień mistrzowski, drugi dan. Oprócz tego mamy jogę dwa razy w tygodniu, w tej chwili w poniedziałki i środy. Przy czym zastanawiamy się, czy nie uruchomić jeszcze jednego dnia dla grup początkujących. Zajęcia w tej chwili odbywają się w gimnazjum numer 15. Bardzo łatwo trafić, dlatego że to jest wejście od ulicy Jana Pawła, tam gdzie jest nowe boisko Orlika, na pierwszym piętrze nad internatem TZN-u. Także lokalizacja jest bardzo dobra i z gimnazjum współpracuje nam się bardzo dobrze, gdyż do południa korzysta szkoła z naszego dojo, a po południu wykorzystujemy my. Tylko i wyłącznie dla naszych członków prowadzimy zajęcia taneczne. W tym momencie te zajęcia są prowadzone przeze mnie i dość młodą osobę, która się uczy w zasadzie w tym fachu, ale już jest dobra, dlatego że ona występuje w formacji, która w tym momencie jeździ po różnych kongresach po całej Europie, więc mamy nadzieję, że ona się rozwinie i pomoże nam rozwinąć tą formę działalności. Staramy się też nie tylko być zamkniętym w jednej formie działalności, ale również organizujemy czasami różne staże, spotkania. Często do nas przyjeżdża sensei z Opola, który ma w tym momencie 4 dan w Aikido, 3 dan w Jaido. Prowadzi z nami regularnie staże minimum raz w miesiącu. Plus czasami zapraszamy też instruktorów z różnych dziedzin. Ostatnio między innymi był u nas Rafał Pilawka, finalista Mam Talent duńskiego. I mam nadzieję, że jeżeli czas pozwoli i obłożenie dojo, że będziemy coraz częściej zapraszać różnych fachowców z różnych dziedzin. Nie tylko ze sztuk walki, ale również jakichś tanecznych, które też pozwolą nam w jakiś sposób się rozwinąć rekreacyjnie i ruchowo. Mamy swoją stronę internetową sztuki-walki.pl. Tam są wszystkie nasze dane, więc bardzo łatwo do nas trafić. Można się zapisać poprzez mail, można przyjść. Pierwszy trening jest na ogół bezpłatny. Dopiero płatności wnosimy w zasadzie na drugich zajęciach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, bardzo ważne, nie pobieramy żadnego wpisowego. No i to są takie zachęty dla ludzi. Więc jeśli znudziło Ci się siedzenie przed telewizorem i nudne przerzucanie tylko kanałów w telewizorze, zapraszamy do nas na zajęcia. I tak jak wspomniałem wcześniej, macie tu Państwo do wyboru bardzo, bardzo dużo różnych zajęć. Od Aikido, Jaido na początek, po taniec, jogę skończywszy.